Francja. Eksplozja bezrobocia wśród 50-latków. Francja. Firmy w czasie kryzysu COVID-19 zwalniają osoby powyżej 50 roku życia. Znak zapytania 2/3 wypowiedzeń umów o pracę w 2020 roku we francuskich firmach dotyczyło osób powyżej 50 roku życia, wynika z danych agencji Pôle Emploi. Decyzje te mają poważne skutki społeczne i ekonomiczne, pisze w poniedziałek dziennik Le Monde. Mamy do czynienia z eksplozją bezrobocia 50-latków na rynku pracy, fabryką ubogich seniorów, ostrzega ekonomistka Annie Olivet. W firmie Airbus 60% dobrowolnych odejść z pracy mają stanowić przejścia na emeryturę lub wcześniejszą emeryturę. Podobnie u producenta opon Michelin, który planuje zlikwidowanie 2,3 tysięcy miejsc pracy do 2023 roku. Państwowe koleje SNCF zmniejszą w tym roku liczbę pracowników o 2%. Również korzystając z możliwości wysłania ich na wcześniejsze emerytury, informuje dziennik Le Monde. W przypadku Renault Trucks w grudniu 2020 roku, spośród 290 zaplanowanych odejść, 189 pracowników również przeszło na emeryturę lub na wcześniejszą emeryturę. Od 1 marca 2020 roku przybyło ponad 50 tysięcy osób powyżej 50 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotni, podaje Pôle Emploi. Ta tendencja dla osób w wieku 50 plus odchodzących z firm jest niebezpieczna, ponieważ, podobnie jak w latach 80, na rynku jest mało posad, które mogliby dostać, konstatuje dziennik. W najlepszym razie otrzymują rekompensatę za 36 miesięcy pracy. Mamy do czynienia zatem z eksplozją bezrobocia 50-latków na rynku pracy, fabryką ubogich seniorów, ostrzega ekonomistka Annie Olivet, cytowana przez Le Monde. Socjolożka Anne-Marie Guillemard uważa, że populacja seniorów ani na emeryturze, ani aktywnych, niebezpiecznie rośnie w czasie kryzysu COVID-19, a do tej grupy zalicza przede wszystkim 50-latków. Po redukcji zatrudnienia o blisko 1,8 tysięcy osób w 2020 roku, w 2021 roku planowanych jest jeszcze kilka tysięcy odejść na emeryturę, wyjaśnia związkowiec z banku PNB Paribas Richard Pons ze związku zawodowego CFDT. Zamykamy coraz więcej biur i automatyzujemy procesy. Osoby powyżej 50 roku życia nie chcą kontynuować pracy w tych warunkach i często proszą o zwolnienie, dodaje Pons.